Dlaczego? Szybko, babciu Jojo, zdmuchnij świeczki! Tak, ale twarz wolę mieć średnio wysmażoną, nie spaloną. Dlaczego tu jest tyle świeczek? Kończę tylko 63 lata. Nie gniewaj się, nie wiedzieliśmy dokładnie, ile masz lat. Pomóc ci w dmuchaniu? Dzieci, sama wychowałam waszego ojca. Nie pierwszy raz będę musiała gasić pożar. Myślę, że przyszła pora na tosta. Dziękuję. A teraz urodzinowa niespodzianka. Oto alfabet mojej mamy. A jak atrakcyjna, bo taka właśnie jesteś. B jak bułka, jedno z tysiąca ulubionych moich dań. I bo jesteś atrakcyjna, mamo. C jak Nicole, coś, chciałam powiedzieć, że wyglądasz dzisiaj wyjątkowo przeciętnie. Och tak? A ty wyglądasz jak twarz namalowana na czyimś bladym siedzeniu. Co? Powiedziałaś przeciętnie? To jak dotąd najmniej obraźliwa obelga. Nie chcesz się położyć? Właśnie, i dałaś nam cuksy zamiast przeterminowanego lekarstwa na grzyba. I z twarzą masz coś nie tak, jakbyś miała usta do góry nogami. Wyglądasz prawie jakbyś się uśmiechała. Nie wiem co. Y, bo lubię tę literę, i Z jak zebra. Atrakcyjne, mityczne stworzenie, ale nie tak atrakcyjne jak ty, mamo. Dzięki, Richard. Jak każdego roku wspaniała niespodzianka. A skoro o niespodziankach mowa, to ja też coś dla was mam. Niespodzianka! Przepraszamy, jedną niespodziankę już mamy, więcej nam nie potrzeba. Miło mi cię po... To jest Louis, mój ukochany. Tato, nic ci nie jest. A tobie co? Nie mam pojęcia, myślałem, że to będzie pasować. Tato, wstawaj! Przynieś apteczkę. Odsunąć się. Jak masz coś do powiedzenia, to mów tak, żeby wszyscy usłyszeli. Szczerze mówiąc, ja też nic nie zrozumiałam. Mój słuch nie jest już tak dobry jak kiedyś. Mój też nie. Śmiałem się. Chyba nikt o nic nie pytał. Mamy tyle wspólnych cech. Tak, obydwoje się rozpadamy. Dobra, Louis, jakie konkretnie masz plany zawodowe? Żadne. On nie ma ambicji! W końcu jestem na emeryturze. Dalej, Nicole, śmiej się z niego! No, dzieciaki, powiedzcie mu coś złośliwego! Nie? Dobra, sam to załatwię. No to gdzie pracowałeś? U Mikołaja, bo jesteś mały! Mały! Czemu ukradłeś mi mamusię? Zdaje mi się, że zrobiło się jakoś tak... O, ciężkawo! O! To było ciekawe. Wpadnę później, pysiaczku. Wynocha z mego domu! A przecież wyszedł. Wynocha z mego domu! Przecież sam mnie tutaj przytargałeś, synu. Nazwij mnie synem jeszcze raz, to zobaczysz. Zobaczysz, co będzie, ty złodzieju, matek! Dzieci, proszę do mnie, okej? Okay? Ty weź rękę, a ty łap za nogę. Puszczajcie! Masz szczęście, że mnie trzymają, bo byś jeździł na wózku inwalidzkim do końca swojego życia! Puśćcie mnie wreszcie! O właśnie! Szybciej, szybciej, starcze! Próbuję, ale to coś przyspiesza od 0 do 10 na godzinę w 20 minut! Co tata na to powie, kiedy wróci? Tata? Tak, powiedziałaś, że wyszedł po mleko 40 lat temu, może wrócić w każdej chwili! No. No co? Pozwól, synu, że coś ci wyjaśnię. Nie, to ja ci coś wyjaśnię. Nie chcę, żebyś się z tym gościem spotykała. Boję się, że tobie już nic do tego, młodzieńcze. Jesteś u mnie, więc przestrzegaj moich zasad. Z wyjątkiem zasady 12 posiłków dziennie. Jestem na tyle stara, żeby postępować według własnych zasad. Marsz do pokoju, jesteś uziemiona! Marsz do pokoju, jesteś uziemiony. I dobrze. A kiedy się zorientują, że żadne z nich nie poszło do swojego pokoju? Gumball. Spokojnie, to tylko zły sen. Nic nie jest tak paskudne w realu. Pomogliśmy babci Jojo przygotować się na randkę z Louisem. Co powiesz? A jednak. Właściwie się z tobą zgadzam, ale akurat dzisiaj przeszczep twarzy nie wchodzi w grę. Wygląda jak zeszłoroczna choinka. Liczyliśmy na to, że nam pomożesz. Zacząłbym od dłuższej sukienki. Lepiej nie oglądać jej nóg. Przypominają szynkę z puszki. O, chyba mam pomysł.